Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem jest demokracja szlachecka i na wstępie zaznaczam, że ten temat podzielimy na dwa filmiki. Więc jaka jest sytuacja w Polsce w XVI wieku, jeśli chodzi o społeczeństwo? Mamy tylko jedno tak naprawdę duże miasto, liczące ponad 50 tysięcy mieszkańców, czyli całkiem spore jak na tamte czasy. Jest to Gdańsk. No i Gdańsk tutaj jest w stanie sobie załatwiać swoje sprawy, ma na to pieniądze, jest jakby liczącym się miastem, jeśli chodzi o Polskę. No ale jako tako pozostałe polskie miasta nie mają żadnej swojej reprezentacji we władzach. Brak takiego właśnie ogólnopolskiego porozumienia, co miało miejsce, ale także w bardziej licznych miastach Europy Zachodniej. No i często także sami ci poszczególni mieszczanie, którzy chcą się jakoś wybić, są strofowani ze względu na swoje pochodzenie z zagranicy, gdyż często to byli na przykład Niemcy. Co w duchowieństwie z kolei mamy sytuację, gdzie tak naprawdę chłopów też się i mieszczan trochę dyskryminuje, gdyż tylko to szlachta może sprawować te wyższe funkcje duchowne, takie jak na przykład biskupi czy arcybiskupi. Łącznie szlachta w Polsce zajmuje olbrzymią ilość społeczeństwa w porównaniu do Europy Zachodniej, gdzie tamto oscylowało maksymalnie około 1%, w Polsce jest to 10%. Generalnie szlachtę dzielimy sobie w Polsce na takie trzy główne rodzaje. Mamy magnatów, no czyli zapiszemy sobie magnaci. To jest jedna część. Mamy także szlachtę średnią. Może tutaj jakieś, o, takie znaczki. Szlachta średnia. No i jeszcze jest oczywiście ta, jak jest średnia, to także jest ta niższa warstwa, czyli szlachta, może sobie napiszemy samo, szlachta szaraczkowa. No i w szlachcie szaraczkowej wydzielamy jeszcze taką szlachtę zagrodową i gołotę. Zagrodowa. Z D, jakby ktoś się pytał. No i gołota. No i czym one się tutaj specjalizują? Magnaci pewnie, jak łatwo się domyśleć, to szlachta najbogatsza, często posiadająca swoje własne, prywatne miasta. Wiem, że nam się teraz to aktualnie nie mieści w głowie, no ale tak można było, że tak powiem. Także magnaci są inaczej nazywani karmazynami ze względu na ich noszone stroje. No są to ludzie tutaj najbogatsi w państwie, mający olbrzymie wpływy, ubierający się bardzo modnie, na przykład na modę włoską i tak dalej. I tak dalej, w zależności od okresu. No tacy byśmy powiedzieli kolokwialnie szefowie. Później mamy szlachtę średnią. Szlachta średnia jest najliczniejsza, z jej głosem trzeba będzie się później bardzo mocno liczyć. Nie jest ona biedna, no ma parę wsi, nie? No, taka nie jest biedna. No i szlachta średnia jakoś sobie tam żyje, ona stanowi większość polskiego stanu szlacheckiego. No i mamy też tą szlachtę szaraczkową, nieudolną. Są to szlachcice tak naprawdę, można by powiedzieć, biedaki. Szlachta zagrodowa to tacy, którzy mają jeszcze jakąś swoją własność, no ale często muszą w niej bardzo albo samodzielnie pracować, albo nawet troszeczkę wspierać się innymi. A gołota, no to jest po prostu gołota, czyli są goli. No i ta szlachta nie ma w zasadzie nic. Jeśli chodzi o urzędy, takie urzędy centralne, które mieliśmy w Polsce w XVI wieku, myślę, że sobie będzie warto po prostu powiedzieć tutaj dla ciekawych. Mamy m.in. marszałka wielkiego koronnego. Marszałek wielki koronny. Mamy kanclerz wielki koronny. Już napiszę samo kanclerz, tutaj reszta jest wiadoma. Później jest podskarbin koronny. No i hetman wielki koronny. Hetman, no i tu wiadomo, że jest wielki koronny. No i tu jest też wielki koronny. No a ten jest tylko
Koronny. No i słuchajcie, marszałek wielki koronny, no czym on się zajmował jako urząd centralny? No marszałek wielki koronny zarządzał całym dworem króla, a także strażą marszałkowską. Ustalał on przede wszystkim przepisy regulujące zachowanie tam porządku, no i także przewodził ważniejszym ceremoniom. Jeśli chodzi o kanclerza wielkiego koronnego, on z kolei kierował kancelarią, czyli wystawiał odpowiednie dokumenty, prowadził księgi kancelaryjskie i podkancelaryjskie. No i tutaj on głównie się też zajmował, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne. Z kolei podskarbi, no to jak sama nazwa wskazuje, pewnie zarządzał po prostu skarbem królewskim, a hetman wielki koronny dożywotnio sprawował naczelne dowództwo nad wszelkimi wojskami zaciężnymi. Wydawał on też przepisy tutaj sądów wojskowych, które nazywano także artykułami po prostu hetmańskimi, od tego, że on je wydawał. No ale wróćmy, trochę tutaj odbiegliśmy, ale powiedzieliśmy sobie te urzędy centralne. Wróćmy tutaj do głównego naszego tematu, czyli do demokracji, no, czyli jednocześnie wiadomo, że to się wiąże z początkami w Polsce parlamentaryzmu. No i tak jak sobie już pewnie powiedzieliśmy już za Kazimierza Wielkiego, to mówiliśmy sobie zresztą właśnie w poprzednich lekcjach, zaczęła się kształtować monarchia stanowa, czyli stany rządzą razem z władcą. No i za Kazia mieliśmy także Radę Królewską, w której sprawowali władzę, o tutaj może sobie zapiszemy, Rada Królewska, w której może o zasiadali, już nie będziemy sobie ich wszystkich wypisywać. Kanclerz, podkanclerz, skarbnik, podskarbi, wojewodowie, kasztelanowie, a także arcybiskupi Gniezna i Poznania, z czasem nawet wszyscy arcybiskupi. No i ta Rada Królewska przekształciła się z czasem w Senat. Ale o tym już sobie pewnie mówiliśmy. Dzisiejszy temat będzie trochę nawiązywał do poprzednich. Jednocześnie mieliśmy kształtowanie się sejmików. Sejmiki. No i sejmiki mieliśmy ziemskie, no i generalne. Generalne. Okej. No i jeśli chodzi o sejmiki ziemskie, no to były sejmiki takie mniejsze, a generalne były dla większego obszaru. No i w przypadku Małopolski był to Korczyn, no a w przypadku Wielkopolski było to Koło. No i z czasem te sejmiki zaczęły się trochę jakby rozrastać, gdyż zaczęły one wysyłać swoich przedstawicieli, których nazywano posłami, na spotkania Rady Królewskiej z samym królem. No i tak wspólnie takie właśnie spotkanie nazywano po łacinie Parlamentum Generale, czyli po prostu zjazd walny, czy też można by to przetłumaczyć jako zjazd główny. No ale przyjęła się w Polsce nazwa Sejm Walny. Sejm Walny. No i na tym Sejmie Walnym posłowie początkowo tylko wyrażali aprobatę, jeśli chodzi o uchwały, no ale z czasem ich rola stawała się coraz większa, aż w końcu stali się oni odrębną grupą. No i wtedy już w 1493 roku, w zasadzie w Piotrkowie, możemy sobie zapisać 1493, mieliśmy już Senat. Hop, Senat i Izbę Poselską. Czyli wszystko, mam nadzieję, że zrozumiałe. Izba Poselska, no to od tych posłów wysyłanych z sejmików, no a Senat powstał ze wcześniejszej Rady Królewskiej. Jednak tutaj król postanowił dbać o swoje interesy. Już na przykład Aleksander Jagiellończyk postanowił zwiększyć kompetencje Senatu. I w 1501 roku w przywileju mielnickim przekazał senatowi w zasadzie większość władzy. No i szlachta, sejmiki ziemskie tutaj zażądały zwołania Wielkiego Sejmu Wolnego, no i oczywiście zniesienia tego przywileju, co zaskutkowało wydaniem konstytucji, czyli uchwały sejmowej, gdyż tak nazywano w Polsce właśnie konstytucję. Nie, tego nie należy odbierać w dzisiejszym znaczeniu.
Czyli nie mówimy, że pierwsza konstytucja tak to w Polsce 1505 nikt inny, bo tutaj chodzi o po prostu o ustawy sejmowe. W 1501 powstało nihil novi, czyli tłumacząc po prostu nic nowego. No i zgodnie z tym nie można teraz było uchwalić nic nowego bez zgody całego parlamentu, obu jego izb, czyli senatu, no i izby poselskiej. Tym samym mówimy tutaj o początkach demokracji szlacheckiej, gdyż to właśnie wtedy szlachta już tutaj była równa wobec prawa, no i zaczęła sobie rządzić w swoim parlamencie. Na następnym filmiku trochę sobie powiemy dalej, jak to się rozwinęło, no i jak dokładnie wyglądała ta demokracja w praktyce. Dziękuję za uwagę, no i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!